Co następnie? Jaksy jabłuszne. Fajne te oksy. Takie oksy można łowić. Tu masz jabłuszne. No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmiku z nadwody. Wybieram się dzisiaj na Okonia i zobaczymy, co przyniesie kolejna wędkarska przygoda. Jakoś tak czuję, kurczę, pasiaki, że połowie. Jest dzisiaj taka dość, powiedzmy, duchota, ciśnienie dość wysokie, ale troszeczkę polało, schodziło tą wodę, także myślę, że powinny Okonie pasiaki żerować. Będę dzisiaj łowił na LRF-a znowu. Od 0,5 grama do 7. Kijek pstrągowy, radzi sobie z pstrągami świetnie, ale jest to fajny szczytowy kijek, także myślę, że pod Okonia jak najbardziej. Będę tutaj raczej stosował, powiedzmy, takie małe gumeczki. Tutaj mam z Savage'a nowość, także przetestujemy, jak te gumeczki się sprawdzają, takie fajne właśnie, smukłe, najmniejszy rozmiar, także myślę, że będzie spoko. Do tego główka wolframowa, mam też ołowiane, także będę próbował, czy powiedzmy z opadu jakoś tam do samego dna się, czy bardziej z powierzchni, zobaczymy, jak te Okonie będą żerowały. Raczej nastawiam się na gumy. No i co jeszcze? No i powiedzmy, na razie zaczynam od takiego odcinka rzecznego. Mówiłem tutaj piękne Okonie lata temu, zobaczymy, czy dalej są, czy podchodzą jeszcze. W rzece zawsze Okonia fajnie jest złowić, też rzeczny Okoń jednak jest fajny, silny. Raczej żywi się drobnicą, także myślę, właśnie takie te małe gumeczki. No i połowimy tutaj, a później myślę, że przeniosę się na zbiornik, popróbuję też na zbiorniku połowić. Także cały dzień posiedzę dzisiaj, no i mam nadzieję, że połowię fajnych oksów. Także zapraszam na film. 5. Zobaczcie sobie. Takiego oksa. Zdecydowanie. Nowość od Savage'a. Zobaczcie. Naprawdę mega fajne gumy. Siedzi i to ładny gard wpadł, kurde, ale był. A kurde, co on za się spinuje? Siedzi. Siedzi. Większy. Większy, zobaczcie. Fajnie. Ładny gard. Taka 30. Zobaczcie. Piękna ryba. I grat. Jest. Siedzi. Proszę, co się dzieje. Następny. Patrzcie, jak łyknął. Przynę te Savage'a. Coś pięknego. Taki. Wraca.
widzi. Jest pięknie, mniejszy. Dobra, ale zobaczcie, co zrobił z gumą. Całą gumę ma wpis. Jego niesamowicie zażar. Okay. Gumę niesamowicie zobaczyć. Fajne, że jest kurczę, fajnie. Tym już trzeba sobie zrobić fotkę. A, zobacz, to jest taka już 30. No i poszedł. Stoi tu pod tym mostem niesamowita ilość. Waleczny. A, patrzcie. Cała guma w pysku. Cała. Ja będę już mu muszę szczypce użyć. I tak łatwo. Dobrze, hak bez zadzierowy, to jak nie będzie. Ale... coś pięknego. Kolejny, chyba sam mniejszy, też fajny. Właśnie piękne oksycie. Połowimy, a mamy jeszcze, idziemy jeszcze też na zbiornik porzucać, także powinno być fajnie.
No to co? Przeszedłem odcinek rzeczny, udało się połowić naprawdę fajnych okoni. Teraz mykam na zbiornik. Zobaczymy, czy na zbiorniku równie dobrze połowię, tak jak i na rzecznym odcinku. Przypominam Wam o trwających konkursach u nas na kanale. Jest do wygrania silnik zaburtowy i belly boat z Dama, a także wleciał teraz trzeci konkurs z Dajwą. Także są do wygrania bony na produkty Dajwa, także myślę, że naprawdę nawet do 1000 zł, także śmiało polecam brać udział. No i walczcie i wygrywajcie, a ja idę sobie powalczyć jeszcze z obcami. Także 5. Zanim to ładne, o już większy. Zobaczcie, taki. Fajny oksygeron. Fajny już. No, ładny okoń. Może przyzwoity. Zobaczcie. Piękny okoń.
to co, proszę Państwa, koniec na dziś. Piękny dzień nad wodą, piękne okonie do 30 cm. Na odcinku rzecznym naprawdę fajnie połowiłem na krawcz trzady od Savage'a. Może już Wam pokażę. Sprawdza mi się bardzo kolorystyka właśnie. Taki Fire Tiger, tylko bardziej taki pod okonia. Nie powiem, czy to Fire Tiger, ale no wiadomo, jasny kolor z takim ogonkiem. Fajne przynęty, że mogę śmiało polecić te najmniejsze krawszady, tak samo większe też przetestujemy, ale pod okonia, czy pod jakiegoś klenia, czy pod strąga śmiało. Fajna ta praca tego ogonka, taka delikatna, smukła, przynęta, naprawdę z dużym potencjałem bym powiedział. Także naprawdę fajnie mi się na nie łowiło, one mi się sprawdziły bardzo fajnie na zbiorniku, na odcinku rzecznym. Na zbiorniku troszeczkę poszedłem w inne gumy, ale krawczada też rzucałem i też też były efekty, także no mega super przynęta. Także no konie do 30 dość dużo konie jak dla mnie, nie? Wiadomo, powiem Wam szczerze, że zdarzało mi się łowić większe. Tutaj u mnie na zbiorniku był kiedyś, był świeżo zalany i był boom tego okonia. Także wtedy akurat trafiłem, udało nam się połowić okoniów takich 35 pod 40, ale to jednak był ten boom, także człowiek jednak jest troszeczkę taki spaczony tymi okoniami. Okoń powyżej 18 cm to już dla mnie jest piękna ryba, także czego chcieć więcej. Chyba tylko kolejnego wypadu. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco co do kolejnych naszych produktów nad wody. Wbijajcie na sklep, jak widzicie, ja tutaj dzisiaj łowiłem na LRF-a, strągowy kijek, ale mamy też tych kijków pod okonia, jeżeli byście sobie chcieli wybrać. Jeżeli macie jakieś problemy, to możemy Wam doradzić. Też śmiało możecie pisać w komentarzu, mogę przetestować dla Was jakiś kij, to nie jest problem. Ja powiedzmy łowię tak na lekko, ten LRF jest, tak jak mówię, taki szczytowy, także on powinien się sprawdzić. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zapraszam na kolejne i do zobaczenia przy pięknych rybkach. 5.